Cześć, dzisiaj pogram sam, ale siedzi obok mój tata. Przywitaj się. Cześć. Dzisiaj będziemy grać LTR i Medium 1, inaczej Klockiem, ja. No, właśnie jedziemy na górkę, żeby postrzelać do innych. Schowamy się za krzakiem. Jak widać, oni mają zielonego i niebieskiego. I żółtego jeszcze. No i jak widać, mi się zmienił kolor z czerwonego na pomarańczowy. No i było fajnie wczoraj z tatą grać. Jak widać, straciliśmy jednego zawodnika. No i będę trochę postrzelał z tej górki, jak się uda. Jeszcze słabo jeździ ten medium, ale mamy w nim wszystko najlepsze. No i będę tutaj strzelał. Mamy okulary. Właśnie będę strzelał jak pan Stanisław wyświeci kogoś. Tutaj próbuję w ciemno. Ale chyba mój tata zniszczył, albo inny. Dobra, ten pan Stanisław tutaj podjechał pod krzak. Właśnie próbuję tego zniszczyć, ale udało mi się. Dobrze, wracamy po malutkiej przerwie. Zrobiło się prawie remisowo. Nie dość, że mamy mało wytrzymałości. Jak widać, próbuję strzelać. I jeszcze pan Stanisław żyje. No tutaj właśnie jest. Więc tutaj nie mogę go trafić. Zatrzymał się. No i mój tata go zniszczył. Na pewno pan próbuje, ale w niego się uda. Na pewno się uda. Dobrze, udało się. Ale tacie, jak widać, tata odjeżdża, żeby świecić. Czy się tam świetną robotę wykonuje nasz Reno Otsu, w którym gra pan Stanisław, świecąc bazę, ale niestety nie mieliśmy już stąd bicia na tych, których wyświecił, bo były poza rysowaniem, dlatego postanowiłem, że podjadę, zmienię miejsce i pojadę w okolice tam C5. Natomiast Tomek tutaj miał zostać, żeby pilnować bazy, bo w bazie już został tylko jeden nasz NC31 i jeden niebieski Team Killer. No, jak pan Stanisław jeszcze świeci, nawet go nie wypatrzył nikogo. Dobrze. No, zrobiło się znowu remisowo i nadal u nich niebieskie żyje. No, to niefajnie trochę. Ale ja tego na pewno zniszczę. Tutaj się w końcu wyświecił ten niebieski i siedział w krzakach na środku i spotował. Na szczęście po wyświeceniu musiał uciekać, więc jeden problem z głowy. Tak, tata mi kazał go zniszczyć zamiast tamtego. Bo wiecie, ja biorę na tych, co mają mało życia. Nie tych, co dużo. Tak, ale ten niebieski gracz jest największym zagrożeniem przeciwnej drużynie, więc zniszczenie go jest priorytetem. No ty też jesteś zagrożeniem dla nich.
Tak samo jak i ty, synku. To zaraz zresztą wszyscy zobaczą. No, jak widać, jadą do nas czerwoni, ale nie wiem, czy obronią nawet. Znowu remisowo się zrobiło. Tata mi jedzie do krzaka, a na pewno pojedzie później. Ja tutaj jeszcze trochę strzelam. To jest nasz. No, próbowałem w tego strzelić. Piękny strzał. Oko mistrza, syn. Ach, wiem. Na pewno tam jedzie. I ten Reno od SU postanowił, że teraz właśnie wraca się do bazy, że będzie świecił naszą bazę. Ja po chwili zastanowienia też uznałem, że się wrócę. Będziemy wszyscy bronili bazy. No a tak jeszcze przyjdzie pora. No. Jak tata jeszcze tam jedzie, może wypatrzy kogoś. Ja tutaj miałem patrzeć na bazę. Jak widać, chyba tata wyświecił tam kogoś. No, ja wtedy teraz zobaczę. Tamten pan Stanisław zobaczył go. No i może w niego strzelać. Jak widzicie, zniszczyłam już dwóch. No i chyba za chwilę pojadę tam do taty. No ale zanim do mnie pojedziesz, to jeszcze mamy dwóch nieproszonych gości w bazie i trzeba obronić bazę. No, właśnie jeden jedzie. Gość. No i niestety straciliśmy bardzo dobrego gracza, który nam bardzo pomagał, czyli pana Stanisława. A Tomek jeszcze dodatkowo został zajechany ze wzgórza. Jak widzicie, będzie fajny strzał. Oko mistrza, synu. No, chyba strzeliłem tam, gdzie mówiłeś, gdzie mogę strzelać w tamten czołg, kiedy graliśmy we dwójką i Walentyną. No, właśnie on zginął, ten niebieski. Ten team killer zginął. I na pewno chyba za chwilę tata mnie tam poprosi, żebym przyszedł, pojechał do niego. Próbuję w niego strzelać. Tego trafia. Na pewno trafia, albo tato trafi. Tego zgęsiłeś, a ja go dobiłem, żeby się nie ruszał. No jeszcze ostatni został. No, próbuję go zniszczyć, ale trudno jest, kiedy się rusza. Tak, to działo nie jest najcenniejsze w klocku. Ma dużą penetrację i dużo obrażenia, ale ciężko nie trafić. Tata właśnie zniszczył go. I chyba właśnie będę jechał do taty. Tak, zgadłem. Po przeciwnej stronie został Pluton. Oni grają w Plutonie, ten niebieski z żółtym. A u nas zostaliśmy no, w zasadzie we dwóch, bo ten Renault FT to po tym jak pojechał w pewne miejsce, to stanie i się nie będzie już więcej ruszać. Nie wiem, czy mu się znudziła gra, czy co. Tak więc jest dwóch na dwóch. Niebieski pomarańczowy kontra niebieski i żółty. No. Właśnie jadę do taty. Ledwo, ledwo, bo wiecie, że medium 1 jest słaby w jeżdżeniu. Jaki mieliśmy plan, synu? Że pojadę tam do ciebie i schowam się w krzaku. Ty będziesz zajmował bazę, a ja będę ich niszczył. A dlaczego we dwóch tam nie jechaliśmy? Bo wypatrzą nas i zniszczą. Zamiast ich. No właśnie pojedziemy.
No i jeszcze tata zniszczył 7, ja 3. Pan Stanisław odszedł niestety. Tak, po bitwie napisałem do niego, że bardzo nam pomógł, rozegrał bardzo dobrą grę, świetnie zagrał i dziękuję mu za wsparcie i pomoc. Ale niestety nie odpisał, także jeśli pan Stanisław to słucha, to jeszcze raz dziękuję. No tak. Bardzo fajny był gracz, pan Stanisław. Chyba ma dużo punktów, no i zostaniesz niebieskim. Tutaj ledwo mi się dało ustawić, bo nie miałem strzału na bazę wrogą. No, próbuję się ustawić, ale ten krzak nie próbuje, ten drugi na pewno. Okej, okay, czy jesteś poza zasięgiem ich spotowania, że nie są w stanie cię wypatrzeć, a ja jadę na pierwszy ogień, bo mam lepszą załogę i jestem mniejszy, więc łatwiej się schowam i zobaczymy, co się wydarzy. No tak. Właśnie ty próbujesz okupić bazę. Oni chyba bronią. No i nie wiedzieliśmy, gdzie oni są. No. Bo niby ostatnio byli wyświetleni na minimapie, ale coś ich nie ma. Czyż pojechali do naszej bazy i zdecydowali, że jednak wrócą się bronić, czy co? Tego nie wiedzieliśmy. Także była pełna napięcia chwila. Tak. No, próbujemy tutaj... Tak, chciałem zrobić. Poprosić tego Ryno FT, który był jeszcze z nami, żeby wjechał do kółka, ale on tam sobie stał po prostu i nic nie robił. Stał sobie w C1. No. Najlepsze są mapy, gdzie są dwie bazy nasze i dwie bazy wrogów, a na środku jest... A, czyli spotkaniówki lubisz, tak, synu? Tak. No, ale takie bazy, co są na środku, a my nie mamy bazy, to takich trochę nie lubię. Okej. Okay. Zostało pół minuty do końca i ich cały czas nie ma. Powinni już być. Synu... No, chyba są wolni. No właśnie, oni nie są tacy wolni, bo jeden to jest bardzo szybki czołg, jak na pierwszy tir. Mimo to ich nie ma, więc może czekają, aż zajęcie bazy doleci. Tutaj się synowi coś nacisnęło, nie chcąc, jak mi potem tłumaczył. Do końca dopiero wtedy się pojawią. Żeby... No bo tak ruszyłem myszką, no i laptop mi... No i się pojawili. Właśnie chcę strzelać w tego. No i pięknie zniszczyłam. No i to jest moje zwycięstwo. Dwa nowe medale. Crucial Contribution i Brothers in Arms, czyli Braterstwo Broni i Ostateczne Poświęcenie. No, tak. To jest wynik mnie, to jest wynik taty. Dziękujemy wam za oglądanie. Do zobaczenia. Jeszcze raz dziękujemy panu Stanisławowi. Cześć.